poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kulturalna szkoła jazdy. Zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnego, czwartego odcinka z cyklu programów pod tytułem Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – Kulturalna szkoła jazdy, które realizujemy wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Poprzedni odcinek, przypomnijmy, poświęcony był błędom najczęściej popełnianym na skrzyżowaniach. W dzisiejszym odcinku skupimy się przede wszystkim na strefie zamieszkania i najczęściej popełnianych tam błędach. Wskażemy także, jakie błędy popełniane są w strefie ruchu, m.in. przy galeriach handlowych. Znajdujemy się w strefie zamieszkania, której przypisany jest ten znak. Wjeżdżając do strefy zamieszkania musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, jest to miejsce, gdzie piesi mają pierwszeństwo na całej szerokości jezdni. Kierowca w takich miejscach ma mniej przywilejów niż pieszy. Zawsze pieszy będzie miał więcej przywilejów w takich miejscach niż kierowca i trzeba o tym pamiętać. Wjeżdżając do strefy zamieszkania, każda strefa jest oznaczona znakiem D40, który widzimy tutaj za nami. I wjeżdżając do takiego obszaru, wjeżdżamy do obszaru, który jest podporządkowany generalnie pieszym. Piesi mają bezwzględne pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, w tym oczywiście pojazdami mechanicznymi. Mają bezwzględne pierwszeństwo na całej szerokości jezdni. Nie tylko, powiem tak, muszą poruszać się po chodniku, mogą poruszać się całą szerokością jezdni. Zapytaliśmy pieszych, czy czują się bezpiecznie, poruszając się po strefie zamieszkania. Generalnie pieszy ma zawsze pierwszeństwo, tak? Więc jeśli chodzi o pasy, jeśli chodzi o jakiekolwiek przejście, no to zawsze trzeba zwrócić na niego uwagę. Czasami to nadużywają, ale generalnie no, pieszy ma tutaj pierwszeństwo. Jak nic nie idzie, to oczywiście przechodzę. Jak jedzie, to, ale czasami się trzeba zatrzymać, bo nie każdy pilnuje tego. Samochody nie zwracają specjalnie na pieszych. Nie zatrzymują się, to ja mam pierwszeństwo, prawda? Tylko tak. No pani sama widziała, jak jeżdżą auta, nie? Zero hamowania, tylko ja czekam, aż przepuszczą mnie. Musimy również pamiętać, że w strefie zamieszkania mogą być również dzieci, i to dzieci nawet poniżej 7 lat, pozostawione bez opieki i obowiązują zasady szczególnej ostrożności. Ważnym elementem jest ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę oraz dostosowanie się do zasady tzw. prawej ręki. Prędkość, która tu obowiązuje, to jest do 20 km na godzinę. Mogą występować różne takie techniczne elementy, które dodatkowo wymuszają na kierowcach zmniejszenie prędkości. Są to takie techniczne przeszkody, przez które należy przejeżdżać powoli. Tu mieliśmy próg zwalniający. I to jest element taki, który nie jest oznakowany, ale musimy o tym pamiętać, że wjeżdżając do strefy nie możemy poruszać się z prędkością wyższą. Stosuje się Pan do przepisów jako kierowca? No oczywiście, że tak. A tu wszyscy na ogół tak jeżdżą. Są wyjątki, ale to lepiej nie mówić. Kolejnym jakby elementem, o którym powinniśmy pamiętać, jest oznakowanie. Tu mamy znak, wjeżdżając trochę bardziej po prawej stronie, gdzie informuje nas, przypomina tutaj zarządca jakby tej strefy, że pierwszeństwo nie jest określone znakami, że obowiązuje zasada tzw. prawej ręki i że są skrzyżowania równorzędne, bez konieczności ustawienia odpowiednich znaków. Parkowanie pojazdów w takim obszarze również jest poddane szczególnym obostrzeniom, dlatego że nie parkujemy tam, gdzie nam jest wygodnie, gdzie nam się wydaje, że to nie utrudnia ruchu, tylko parkujemy tylko i wyłącznie w miejscach oznakowanych odpowiednimi znakami pionowymi lub poziomymi. I kolejny element bardzo istotny, zwracając uwagę, powiem tak, na kwestię egzaminowania, zachowujemy szczególną ostrożność podczas jazdy. I ta ostrożność polega na tym, że prędkość maksymalna to oczywiście jest 20 km na godzinę, ale bardzo często musimy poruszać się z prędkością znacznie, znacznie niższą, dopasowaną do ruchu, który jest w takiej strefie.
kursanci dostosowują się do tych przepisów? Pamiętają czy się zapominają? Zapominają się często, a najczęściej zapominają o pieszych, że mają pierwszeństwo z prawej i z lewej strony, nie? Jakie jeszcze czy najczęściej błędy są popełniane? Jeśli chodzi o strefę zamieszkania? No, czasami też zapominają o tym, że ta prawa strona ma pierwszeństwo. W strefie zazwyczaj występują skrzyżowania równorzędne. Wiemy o tym, że kto nadjeżdża z prawej strony, ma przed nami pierwszeństwo. Należy zwolnić, jeżeli występuje konieczność, zatrzymać się. Jakie wskazówki są najcenniejsze? Prędkość, pierwszeństwo, piesi przede wszystkim i ruch prawostronny. Dużo trenujecie właśnie w takiej strefie? Tak, bardzo dużo. Ten ruch jest podporządkowany pieszym i to oni, przypominam, mają bezwzględne pierwszeństwo. Jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek zdarzenia z udziałem pieszego, to wina z reguły może być przypisana kierowcy pojazdu mechanicznego. A jak zachować się wyjeżdżając ze strefy zamieszkania? Wyjeżdżając ze strefy jesteśmy o tym informowani znakiem, powiem tak, podobnym do tego D40, D41 z przekreślonym, powiem tak, tym znakiem. I wtedy mamy już informację, że za tym znakiem już jest koniec strefy, co wiąże się z tym, że musimy udzielić pierwszeństwa wszelkim innym pojazdom. Wtedy włączamy się do ruchu, niezależnie od tego, powiem tak, czy wyjeżdża, jak w tym przypadku, ktoś z parkingu z prawej strony, czy będzie to pieszy, udzielamy pierwszeństwa wszystkim innym użytkownikom drogi. Proszę Panią, tam jest znak, który zmusza wszystkich wyjeżdżających stamtąd do przepuszczenia wszystkich pojazdów. Rowerów, motocyklistów, skuterzystów, samochodów, wszystkich. Ten znak o tym mówi. Ten z tamtej strony. I teraz, jak wyjeżdża, musi, czy ten autobus, czy tego, musi wszystkim przepuszczać. Wyjeżdża ze strefy zamieszkania. No, a ten znak, który tam stoi, to jest w ogóle bzdura. W przypadku, jak teraz się znajdujemy, jeżeli jakiś pojazd skręcałby przed nami drogę po prawej stronie, powinniśmy mu ustąpić pierwszeństwa, ponieważ my jesteśmy włączającymi się do ruchu i ustępujemy mu pierwszeństwa. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, no to niestety znowu konsekwencje ponosi ten uczestnik ruchu, który wyjeżdża ze strefy. Parkowanie w strefie zamieszkania to kolejny element, na który należy zwrócić szczególną uwagę. Tu mamy przykład oznakowania prawidłowego po tej stronie znakiem pionowym i samochody, które parkują po prawej stronie tej ulicy, parkują prawidłowo, natomiast po tej stronie jest zatoka, która była kiedyś zatoką parkingową, a natomiast w chwili obecnej nie jest wyznaczona ani znakiem pionowym, ani znakiem poziomym. W związku z powyższym formalnie pojazdy, które tutaj zatrzymały się i parkują, niestety robią to nielegalnie. To jest kwestia oczywiście zarządcy tego osiedla, żeby ten znak umieścił. Natomiast z formalnego punktu widzenia musimy pamiętać o tym, że w strefie parkujemy tylko i wyłącznie tam, gdzie to jest oznakowane znakami pionowymi lub poziomymi. W strefie zamieszkania można parkować tylko w miejscach wyznaczonych. Jeżeli te miejsca nie są wyznaczone, to w pozostałych innych wzdłuż jakichś uliczek osiedlowych, jeżeli tam nie ma wyznaczonego miejsca, że jest parking, to nie wolno parkować. Takie są przepisy. Można wprowadzić pod znakiem strefa zamieszkania dodatkową informację, że na przykład nie dotyczy miejsc parkingowych, czyli wtedy można parkować sobie wszędzie. Nie wszystkie spółdzielnie, czy nie wszyscy właściciele terenów do końca w sposób właściwy sobie oznakowują ten teren i potem dochodzi do konfliktów. Mieszkańcy do nas dzwonią, że gdzieś tutaj ktoś nieprawidłowo parkuje, zgłaszają na naszą mapę zagrożeń. Często, dużo mamy takich zgłoszeń o nieprawidłowym parkowaniu pojazdów. Jest tego bardzo dużo z tego względu, że nawet z okna ktoś osiedlowego widzi, czy przechodzi, wydaje mu się, że ktoś tam nieprawidłowo parkuje. My na wszystkie te miejsca nie mamy wpływu. Mamy wpływ na te, które są w miejscach, na drogach publicznych, w strefach zamieszkania, w strefach ruchu. Na tych, które są własnością prywatną, terenem spółdzielczym, jakimś innym, gdzie nie jest to właściwie oznakowane, nie mamy wpływu. Szczególne zasady obowiązują także w strefie ruchu. Jakie zasady panują przy galeriach handlowych? Jakie błędy popełniają tam kierowcy najczęściej? Od kilku lat możemy zobaczyć przy wjazdach i wyjazdach do centrów handlowych właśnie takie znaki: strefa ruchu, droga wewnętrzna. Strefa ruchu obejmuje co najmniej jedną drogę wewnętrzną i musimy pamiętać o zasadach, które obowiązują kierowców i pieszych na terenie takiej strefy. Otóż jeżeli chodzi o kierujących, muszą stosować się do wszystkich znaków, które są umieszczone
znaków, które zarządca tej strefy umieścił. Mamy tutaj znaki nakazu jazdy w lewo, znaki ustąp pierwszeństwa i te znaki generalnie są obowiązujące i stosujemy się również do ogólnych zasad dotyczących prędkości obowiązującej. Jeżeli to jest strefa ruchu w obszarze zabudowanym, to oczywiście obowiązuje ogólna zasada ograniczenia prędkości do 50 na godzinę, po godzinie 23 do 60, ale oczywiście ta prędkość jest prędkością maksymalną. Przy dużym tłoku, który bardzo często jest, szczególnie w weekendy, musimy pamiętać o tym, że pojazdy poruszające się muszą poruszać się z prędkością bezpieczną wśród innych pojazdów i wśród pieszych i pamiętajmy o tym, że wtedy poruszamy się znacznie, znacznie wolniej dla zachowania bezpieczeństwa również nas, ale również pieszych. Generalnie parkujemy w miejscach do tego wyznaczonych, nie byle gdzie i byle jak. Ja tutaj postaram się zaparkować. Jeżeli mamy miejsce wyznaczone i mamy odpowiednio wymalowane te miejsca parkingowe, to starajmy się stanąć w te miejsca. Ładnie, starannie, nie krzywo. Staramy się wykonać to poprawnie. W taki sposób, żeby można było swobodnie opuścić pojazd, nie otwierając drzwi, dokonać komuś szkody, wgniota jakiegoś i odjechać po prostu bez niczego. Ma to być normalność. Jeżeli samochód jest szerszy i w tym miejscu wyznaczonym się nie mieści, no to nie będzie wielkim błędem, jeżeli na tą linię najedziemy. Większym właśnie błędem byłoby to, że dojedziemy do kogoś bardzo blisko i my wyjdziemy, a osoba, która stoi obok nas, ma problemy z wejściem lub wyjściem. To jest gorsze niż to, że najedziemy na linię. Natomiast jakie zasady obowiązują pieszych? Piesi stosują się do oznakowania, które obowiązują na danej strefie. Jeżeli są oznakowania przejścia dla pieszych, to stosujemy się do tych oznakowań i w strefie ruchu, w odróżnieniu od strefy zamieszkania, pieszy nie ma bezwzględnego pierwszeństwa. Pieszy stosuje się, tak jak na wszystkich innych drogach, do ogólnych zasad, które obowiązują i musi zwracać uwagę na pojazdy, które się poruszają i udzielić im pierwszeństwa w miejscach, które są przeznaczone do ruchu. Jeżeli są wyznaczone miejsca, a w tej strefie mamy takie miejsce wyznaczone dla pieszych, oczywiście w tych miejscach piesi mają bezwzględne pierwszeństwo, natomiast pozostałych stosujemy zasad ogólnych. I tu możemy spodziewać się również, że Straż Miejska bądź Policja ukarze nas za wykroczenia, które ewentualnie tutaj będą miały miejsce. Wcześniej były wątpliwości przez wiele lat, czy Straż Miejska bądź Policja może stosować tutaj swoje, powiem tak, uprawnienia do kierowców i pieszych. No, po wprowadzeniu zasad i nowych przepisów odnośnie strefy ruchu musimy, powiem tak, stosować się do tych zasad, pamiętając, że są pewne ograniczenia. Natomiast istotne również jest to, że to jest pewne ułatwienie dla właściciela tego terenu. W kolejnym odcinku powiemy więcej na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.